W czasach mojej młodości znany był piękny film Ingmara Bergmana Tam, gdzie rosną poziomki. Głównym wydarzeniem tego filmu była uroczystość taka jak ta, którą w tej chwili celebrujemy. Wręczenie dyplomu doktora jubilata. Nigdy nie przypuszczałam, że będę podmiotem podobnego wydarzenia. Uroczystość ta stała się dla bohatera filmu okazją do analizy swojego życia, jak często u Bergmana analizy tragicznej. Nie podejmę pomysłu zrealizowanego przez Bergmana. Jeśli teraz pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o moim doktoracie, to tylko dlatego, że jest to jednocześnie fragment historii mojego uniwersytetu. Na początek małe wyjaśnienie. Moją uczelnią miał być po ukończeniu szkoły średniej Lwowski Uniwersytet imienia Jana Kazimierza. Historia zadecydowała inaczej. Tak więc po zakończeniu wojny, po zdaniu matury sowieckiej i tajnej, przybyłam w ramach tak zwanej repatriacji do Krakowa. Nasz transport jechał do Wrocławia z jednych kresów. Przerzucano nas na inne kresy, jeszcze wówczas mocno niepewne. W Krakowie pociąg się nie zatrzymywał. Oczywiście oszukiwały się pomysły władz. Wysiadłam w Płaszowie. Skoro nie mogłam studiować w moim mieście, we Lwowie, moim marzeniem stał się Uniwersytet Jagielloński. W ten sposób zaczęłam studia polonistyka i historia sztuki na naszej uczelni. Był to pierwszy po wojnie pełny rok studiów prowadzonych w całości według programu przedwojennego przez przedwojennych profesorów. O marksizmie i leninizmie znanym mi ze Lwowa tutaj jeszcze nie było mowy. Studia były swobodne, na większość egzaminów umawiało się indywidualnie z profesorami. Egzaminów zresztą było mało, obejmowały one jednak ogromny materiał. Na przykład na egzaminie z filozofii u profesora Romana Ingardena trzeba było znać całą historię filozofii, a nie jak obecnie wybrane zagadnienia. Czasy były ciężkie, zwłaszcza dla repatriantów czy na przykład powstańców warszawskich. Takim był mój kolega, a następnie mój mąż Jerzy Kwiatkowski. Magisterium zrobiliśmy z opóźnieniem i tutaj spotkała mnie niespodzianka. Mój profesor, promotor Stanisław Pigoń, zaproponował mi, żeby moją pracę magisterską o poezji Leopolda Staffa przedstawić jako rozprawę doktorską. Byłam zaskoczona, choć słyszałam już o takim właśnie postępowaniu profesora w stosunku do jednej ze starszych koleżanek. Trzeba zresztą podkreślić wyraźnie, że rozprawy doktorskie były w tamtych czasach dużo skromniejsze. Nie miałam jednak wystarczająco dobrej pracy seminaryjnej, którą bym mogła podać jako pracę magisterską. Stan badań nad Kornelem Ujejskim nie nadawał się. Skończyło się na magisterium. Czy profesor Pigoń miał jakieś niepokojące informacje na temat najbliższej przyszłości doktoratów? Możliwe. Wiadomości, które krążyły wśród zainteresowanych tym tytułem naukowym, były coraz gorsze. Podobno trzeba cofnąć się do epok wcześniejszych. Podobno trzeba znać marksizm, leninizm. Co gorsze, pojawiały się próby odgórnego unicestwienia tego tytułu. Pani z przedwojennym doktoratem, pisząca razem z nami kartki bibliograficzne dla Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, to była materialna podstawa naszej egzystencji, ta pani otrzymała upomnienie od urzędniczki, że używa tytułu, który nie istnieje. Urzędniczka była chyba nadgorliwa, ale sytuacja doktoratu nie była wesoła. Młody wówczas Kazimierz Wyka starał się uratować młodych, zdolniejszych magistrów. Organizował zebrania dyskusyjne, wykorzystując możliwości Instytutu Badań Literackich PAN. Na szczęście sytuacja polityczna zmieniła się. Śmierć Stalina i późniejsze przeobrażenia naszej rzeczywistości aż po październik 1956 spowodowały między innymi
renesans doktoratów. Mając już trochę drobnych artykułów i prac uniwersyteckich, zawdzięczaliśmy takie prace wydawnictwu literackiemu, napisałam obszerną monografię niemal zupełnie nieznanego poety Wacława Rolisza-Lidera, o czym mówił już mój uczeń, profesor Stala. Książka była wydana w Państwowym Instytucie Wydawniczym, zawierała streszczenie w języku niemieckim. To był właśnie ten doktorat napisany pod kierunkiem profesora Kazimierza Wyki, obroniony 50 lat temu. Profesor Pigoń był już wtedy na emeryturze, schorowany. Dwa lata potem zmarł. Wydaje mi się, że ten trudny okres doktoratów, trudny z powodów politycznych, wpłynął w rezultacie na ten stopień pozytywnie. Dysertacje stały się obszerniejsze. Z reguły ukazują się drukiem. Trudno jednak powstrzymać się przed wyrażeniem niepokoju. Istnieje bowiem nowe niebezpieczeństwo, o którym muszę tutaj wspomnieć. Obniżenie poziomu prac doktorskich z powodu ich masowości. Tę masowość powodują liczne studia doktoranckie, skądinąd w ogóle potrzebne. Nie ulega też wątpliwości, że konieczność wykazania się trzema doktoratami przy uzyskiwaniu profesury nie wpłynie korzystnie na poziom doktoratów. Jeszcze przez chwilę zatrzymam się przy tamtych dawnych czasach. Stają mi przed oczyma tamci profesorowie sprzed pół wieku, których miałam szczęście poznać podczas studiów. Niech zabrzmią w tej sali ich nazwiska. Na polonistyce był to przede wszystkim Stanisław Pigoń, ale także przybyły ze Lwowa świetny Zygmunt Kleiner. Z młodszych wybił się szybko niezwykle zdolny, dbający o swoich studentów Kazimierz Wyka. Z językoznawców najważniejszy był Zenon Klemensiewicz. Na historii sztuki było więcej świetnych wykładowców. Wojsław Mole, Adam Bochnak, Tadeusz Dobrowolski, Jerzy Szablowski. No i oczywiście na obydwu kierunkach Roman Ingarden. Wszystkich, również tych niewymienionych, także wszystkich młodszych wówczas pracowników naukowych z ogromną wdzięcznością wspominam. Kiedy przychodzę od tamtych czasów ciężkich i skomplikowanych do czasów obecnych, zaczynam już myśleć nie o moich profesorach, lecz o moich uczniach, o tych, którzy są naszymi kontynuatorami, oby ważniejszymi, bardziej cenionymi niż my. Wiem, że niektórzy są dzisiaj tutaj na tej sali, z Krakowa, ale i na przykład z Białegostoku lub z Houston w Teksasie. Są moi uczniowie profesorami uniwersytetu, uczą także w szkołach. Są tacy, których kariera potoczyła się inaczej. Dyrektorzy filharmonii, dyrektorzy teatru. Ale przyznam się, że cieszą mnie ogromnie także podbiegające do mnie na ulicy, ucieszone ze spotkania, już niezupełnie młode panie, przedstawiające się jako były uczestniczki mojego seminarium. Magnificencjo, panie i panowie prorektorzy, pani dziekan, wysoki senacie, serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą, piękną, tak dla mnie cenną i wzruszającą uroczystość.